Cześć, witajcie, z tej strony Chris, a to jest odcinek specjalny, w którym będę wam omawiał nowe mechaniki, nowe rzeczy, jakie zostały dodane w patchu 1.2.0 oraz nowym DLC Mandate of Haven. Pragnę jednak zaznaczyć, że nie są to wszystkie rzeczy, które zostały zmienione bądź dodane, a jedynie te, które uważałem, że są najistotniejsze i wymagają waszej uwagi. Do gry został zaimplementowany nowy system dewastacji, będący jakoby zamiennikiem możliwości lutowania prowincji. Im wyższy poziom dewastacji, tym zyski z naszej prowincji spadają. Dodano możliwość ogłoszenia bankructwa, jeśli posiada się pożyczki. Wzmacniając nasz rząd, dostajemy dwa absolutyzmy. Do gry został dodany system statystyk naszego państwa. Z gry została usunięta monarchia absolutna i została zastąpiona nową mechaniką absolutyzmu, która jest dostępna tylko w erze absolutyzmu. Jeżeli posiadacie dodatek Art of War, od teraz nasza flota będzie automatycznie przesyłać nasze jednostki z jednego portu do drugiego. Wypełniając zadania danej ery, możemy zyskiwać Power Projection. Wykonując 3 zadania z danej ery, jesteśmy w stanie włączyć Złotą Erę, która odblokowuje nam różne fantastyczne bonusy. Złota Era trwa przez 50 lat i jest dostępna jednorazowo podczas całej kampanii. Od teraz w state'ach można wydawać edykty, które kosztują nas dwukrotne utrzymanie danego state'a. Wypełniając wymagania danej epoki, możemy zyskiwać Splendor, który możemy przeznaczyć na dane bonusy z danej epoki. State'y bez dewastacji są w stanie wygenerować Prosperity, który daje bonus całemu state'owi. System legitymizacji w Mingyu został zastąpiony systemem merytokracji, który jest zwiększany poprzez nabywanie lepszych advisorów. Państwa religii wschodniej, jak i hordy są w stanie ustawiać swoich trybutariuszy, czyli państwa, które będą płaciły im roczną daninę. Można zmuszać sąsiadujące z nami państwa do stania się trybutariuszem poprzez wojnę, używając specjalnego casus belli. Cesarz Chin w zamian za 20 punktów merytokracji jest w stanie wydawać różne dekrety, które będą zwiększały siłę jego państwa. Zostało dodane 5 nowych daimyo, czyli 5 nowych książąt na terenie Japonii, jak również zwiększono liczbę prowincji. Religia konfucjonizmu została bardzo rozbudowana, od teraz państwo posiadające tę religię jest w stanie wejść w harmonię z inną religią, którą będzie traktować jako swoją. Od teraz hordy mandżurskie są w stanie powoływać specjalne jednostki, których werbowanie kosztuje korupcję. Nie zabierają nam te jednostki manpoweru, natomiast ich utrzymanie kosztuje pieniądze. Te jednostki posiadają bonus do dyscypliny plus 10. Do gry został zaimplementowany specjalny system dyplomacji. Państwa religii wschodniej oraz hordy mogą teraz stać się czyimś trybutariuszem. State stołeczny dostaje bonus plus 10 do rozprzestrzeniania się instytucji. Narodowe idee tureckie, które dawały wcześniej Ottomanowi minus 33% do korowania, zostały zmniejszone teraz do minus 20%. Koszt reinforsowania najemników wzrósł podwójnie. Subjekty posiadające 500 developmentu będą miały 100% Liberty Desire. Teraz, jeżeli damy unconditional surrender danemu państwu, nasz unrest w prowincjach zniknie. Państwa, które dały unconditional surrender, nie mogą brać pożyczek. Jeśli zbustujemy prowincję, która posiada modyfikator dewastacji, jesteśmy w stanie zniwelować jego działanie. Od teraz, gdy oblężamy jakąś prowincję, dzięki artylerii możemy za cenę 50 punktów militarnych zrobić wyłom w murach. Nie można już przyzywać swoich sojuszników do wojen z państwami, z którym mają trusa. Kolonie nie generują unrestu. Transfer trade powera do innego państwa został ograniczony do 50%. Prowincje produkujące wełnę zwiększają poruszanie się przyjacielskich jednostek o 10%. Od teraz daimyo, jak i ich cesarz są w stanie wykonywać specjalne interakcje między sobą, które są zastrzeżone tylko i wyłącznie dla nich. Bankructwo zostało skrócone do 5 lat. Usunięto modyfikator protektoratów i wrócono do starego systemu wasalizacji państw. Od teraz, jeśli nasz agent zostanie wykryty przy tworzeniu świadki szpiegowskiej, nie wraca, a punkty, które zdobył, powoli się zmniejszają.
Religia Shinto została wzbogacona o nowe modyfikatory bazujące na polityce izolacjonizmu. Gra została podzielona na cztery epoki. Za wypełnienie misji w danej epoce możemy dostawać punkty splendoru, które możemy wykorzystać na różne fajne bonusy. Po pojawieniu się nowej epoki, wszystkie bonusy z poprzedniej są usuwane. Ming dostał nowy system rządów opierający się na mandacie niebios. Punkty generujące się do mandatu niebios są zdobywane poprzez posiadanie wielu trybutariuszy, wysokiej stabilności oraz prosperity w swoich stejkach. Za punkty mandatu niebios jesteśmy w stanie przeprowadzać reformy. Państwa graniczące z Minkiem otrzymują specjalne casus belli pozwalające im przejęcie całego państwa wraz z ich systemem rządu. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Zajrzyjcie też na mój kanał, gdzie możecie zobaczyć serię z Europy Universalis 4. Teraz wyszedł nowy DLC na Mandat of Heaven, więc ja będę na pewno nagrywał jakieś nowe fajne serie, więc dajcie też suba, aby ich nie przegapić. Ja tymczasem się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się.